Dlaczego horrory są tak nisko oceniane? Zapewne nieraz spotkaliście się z horrorem, po którego seansie doświadczyliście ogromnego niesmaku w postaci niskiej oceny pozostawionej przez widzów. Z ciekawości postanowiłem sprawdzić, jak wypada horror na tle innych gatunków filmowych na znanym przez nas wszystkich Filmwebie. Okazuje się, że na tle innych gatunków horror wypada zdecydowanie gorzej, nie osiągając nawet 8 gwiazdek. Mało tego, w top 10 filmów, którego liderem jest obcy ósmy pasażer Nostromo, dopiero na 10 miejscu znajduje się Vampire Hunter, który został nakręcony w 2000 roku. Nie zmienia jednak to faktu, że film ten jest raptem 6 lat młodszy ode mnie. Reszta tytułów to są po prostu klasyki, które ukształtowały obecny gatunek horroru, dzięki rozwojowi technologicznemu, często inspirując się jakimiś nurtami artystycznymi. Kiedy przeskrolujemy listę, dopiero na 19 miejscu znajduje się Jestem Legendą z 2006 roku i wreszcie na 22 miejscu, bliższy nam czasem, mający premierę w 2019 roku, Lighthouse. Ale porównując to do skali szybkości, z jaką wypuszczane są horrory teraz, do technologii, która niewątpliwie poszła do przodu, dzięki której jesteśmy w stanie pozwolić sobie na dużo więcej niż kiedyś, aż ciężko uwierzyć, że w aktualnych czasach żaden horror nie jest w stanie przebić bariery 8 gwiazdek. Czym jest spowodowany ten fenomen? Zanim znajdziemy wspólny mianownik, najpierw będziemy musieli rozbić gatunek horroru na czynniki pierwsze. Tymi czynnikami w tym przypadku będą oczywiście podgatunki, którymi żaden inny gatunek filmowy nie może się tak pochwalić. I szczerze mówiąc, ten istotny fakt jest pierwszym czynnikiem wykluczającym horror z liderów gatunków. Otóż każdy widz szuka w horrorze czegoś innego. Jedni przykładowo lubią, kiedy horror jest krwawy, gdy odpadają kończyny, a krew tryska na lewo i prawo, idą sobie wtedy do kina na jakiegoś dobrego slashera z elementami gore. Inni natomiast, w tym m.in. ja, wolą bardziej psychologiczne filmy z elementami psychozy, kiedy muzyka w tle wpływa na nasze emocje, a finałowym momentem rozładowującym nasze napięcie jest jumpscare. Innym problemem, z jakim możemy się spotkać, to masa niskobudżetowych horrorów i coś, co ludzie najbardziej znienawidzili, nadużywanie. Przykładowo jumpscare'ów. W jednym z moich shortów możecie dowiedzieć się, kiedy powstał pierwszy jumpscare. Z czasem powstały nowe metody wykorzystywania go w filmach. Niestety rozwój technologiczny przyciągnął do siebie również amatorów gatunku grozy, którzy wypuścili na świat takie potworki, gdzie jumpscary były notorycznie nadużywane. Potwory wyglądały niczym narysowane w jakimś pancie, a błędy logiczne i durna fabuła przerastała głupotą wszystkie granice dobrego smaku. Zalewanie rynku tak durnymi horrorami spowodowało po prostu niechęć ludzi do tego gatunku, przez co ocena 6+ za dobry horror to jest w tych czasach dobra ocena filmu. Zdecydowanie na tle filmów lepiej radzą sobie seriale z elementami horrorów. Tutaj przoduje wszystkim nam znany Stranger Things, który pomimo lepszych i gorszych sezonów twardo osiadł na szczycie z oceną ponad 8. Jak można zauważyć, nie jest na tym szczycie sam, bo tuż za nim znajdują się dwa inne seriale przebijające barierę 8 gwiazdek, nie wliczając oczywiście tych animowanych. Na 22 miejscu znajduje się mój absolutny faworyt, Nawiedzony dom na wzgórzu. W każdym razie, co możemy zauważyć, porównując do siebie seriale i filmy tego samego gatunku? Ano to, że seriale w przeciwieństwie do filmów są dosyć świeże. Niedawno zakończony sezon Stranger Things okazał się hitem. American Horror Story Asylum światło ujrzał w 2012 roku. Wspomniany przeze mnie wcześniej Nawiedzony dom na wzgórzu w 2018 roku. Okazuje się, że seriale są cieplej odbierane niż ich zdecydowanie krócej trwający bracia. Moim zdaniem dzieje się tak, ponieważ seriale dają możliwość rozbudowania fabuły, przez co ogląda się je ciekawiej niż filmy, które średnio trwają 1,5 godziny. Co za tym idzie, daje to scenarzyście więcej czasu, żeby przemyśleć całą historię i uniknąć błędów logicznych, które tak często pojawiają się w filmach. Większość seriali Mike'a Flanagana, jak m.in. wspomniany wcześniej Nawiedzony dom na wzgórzu, budują historię powoli. Mamy tajemnice, które wraz z upływem sezonów przybliżają nas do rozwikłania historii. Całą otoczkę filmu buduje jeszcze mroczna muzyczka i kolorystyka filmu. Natomiast jumpscary służą po to, po co zostały stworzone, czyli do rozładowania napięcia. Kolejną przewagą serialu nad filmem jest oczywiście budżet. Przykładowo 10 sezon American Horror Story wyniósł $48 milionów, natomiast ostatni sezon Stranger Things
30 milionów dolarów, ale za odcinek. Nikt w tych czasach nie kupi beznadziejnego scenariusza na serial, kiedy w grę wchodzą tak duże pieniądze. Pokazuje to tylko skalę, w którą zmierza współczesna kinematografia i na co są w stanie sobie pozwolić przeróżne platformy. Zwłaszcza, że na przestrzeni paru lat powstały konkurencje z niemałym budżetem, jak przykładowo Amazon, który na wyprodukowanie jednego odcinka Władców Pierścieni i Pierścienie Władzy przeznaczył około 50 milionów dolarów. Ten wyścig szczurów zmusza wszystkie platformy do podjęcia odpowiednich kroków i zwiększenia standardów. W przypadku filmów wydaje mi się, że jest inaczej. Jak serial jest w stanie zaoferować nam bardziej rozbudowaną, ciekawszą fabułę, tak filmy lecą starym schematem. Ile już wyszło filmów o opętaniach, duchach i demonach? W brud i nie chodzi nawet o to, że są to filmy o duchach, tylko o to, że one praktycznie niczym od siebie się nie różnią. Czasami są głupsze, czasami mniej. Owszem, zdarzają się perełki, które rzeczywiście zasługują na wyższą ocenę i sam osobiście na takie natrafiłem, ale niestety filmy te są zalewane masą odgrzewanych kotletów. Ile wyszło części Paranormal Activity? Przyznam, pierwsza zrobiła na mnie wrażenie, ale kolejne sezony to po prostu kalki poprzednich. Są tam duchy i jumpscary, ale stanowią one główne tło, w przeciwieństwie do duchów w Nawiedzonym Domu na Wzgórzu, w którym duchy również są, ale nie wychodzą one chamsko na pierwszy plan, jak we wspomnianym wcześniej Paranormal Activity. Stanowią one ciekawszy dodatek, który wzbudza widzu napięcie i przemierzając dom w celu odnalezienia wskazówek, nie jesteśmy co chwilę faszerowani niepotrzebnymi straszakami. Dziękuję za poświęcony mi czas. A może wy, drodzy widzowie, jesteście innego zdania? W takim razie zapraszam do sekcji komentarzy, no i oczywiście na następny odcinek, który ukaże się na tym kanale. Cześć!